Już wkrótce ten wyczekiwany dzień. Rozpoczęcie zmagań w fazie grupowej tegorocznego mundialu. Kto zacznie od pozytywnego akcentu? Lusail Stadium pęka w szwach. Tego nie można przegapić. Zapraszamy Państwa na Lusail Stadium, gdzie za chwilę odbędzie się, miejmy nadzieję, interesujący mecz. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Można powiedzieć, Mistrzostwa Świata czas zacząć. Zapraszamy na pierwszą kolejkę zmagań grupowych. Argentyna zagra przeciw Arabii Saudyjskiej. Drodzy Państwo, z niecierpliwością czekamy na to spotkanie, które powinno nam przynieść dużo emocji i sporo dobrego futbolu. Dla nas również będzie to wyjątkowy moment, bo tylko z takich momentów składają się Mistrzostwa Świata. Spójrzmy, jak zagra dzisiaj Argentyna. W obronie Romero wystąpi obok Nicolasa Otamendiego. Leo Messi oraz Angel Di Maria zagrają na bokach pomocy. I do tego w ataku Lautaro Martinez. Widzimy teraz skład drugiego zespołu. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Pierwsze spotkanie grupowe na Mistrzostwach Świata dla tych zespołów właśnie się rozpoczęło. Oj, za mocna piłka. Trafi do bramkarza. Otamendi. Cristian Romero. Molina. Leo Messi. Tak się powinno stopować ataki rywala. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Warto obserwować dzisiaj, warto obserwować zawsze grę Lionela Messiego. Jest bez wątpienia kluczowym ogniwem tej drużyny. To gracz tego samego gatunku co legendarny Gerd Müller. Niekoniecznie efektowny, ale zawsze zabójczo skuteczny, jeśli obrońca da mu odrobinę miejsca. Napastnik z takim wykończeniem to po prostu skarb dla drużyny. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Zagrywa teraz prostopadłą piłkę lobem. A teraz De Paul. Martinez! Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja, co tam się stało? Krótko gra, chce tym zaskoczyć. Znakomite ustawienie i gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję.
No to mamy 1-0. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Di Maria. Lautaro. Piłka znowu po ich stronie. Mija go sprytnym zwodem. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Giovanni Lo Celso. Molina. Messi. Rodrigo De Paul. Acuña. Di Maria. Argentyńczycy zaczną teraz z wolnego po tym faulu. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Przy piłce Lautaro Martinez. Nic z tej wrzutki nie będzie. Dobre wybicie. Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. Ależ napierają Argentyńczycy. Coraz bliżej bramki rywali. Cierpliwie teraz na granicy pola karnego. Szukają luki. Sędzia puszcza grę. Pytanie teraz, czy uda się to wykorzystać. Uwaga! Nie może tego zmarnować! Dobrze teraz reaguje bramkarz. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie z przedostatniej akcji. Daleka piłka z rogu. Mamy gwizdek! I po tym przewinieniu sędzia wskazuje na 11. To może być wyrównanie. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. Po tym golu jest 1-1. Leandro Paredes i akcja zastopowana. Próba dośrodkowania w szesnastkę, ale czujny obrońca świetnie sobie poradził. Podanie do Lautaro Martineza. Di Maria. Nicolas Otamendi. No i Molina. Otamendi. Dobry teraz przerzut. Acuña otrzymuje podanie. Świetne teraz przerwanie akcji. Oddalenie zagrożenia. Rodrigo De Paul. Leo Messi! Powstrzymuje strzał. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Pokazał nam, jak powinno się wykonywać w ślizgi. Acuña. Di Maria. Leo Messi. O proszę, dobrze rozwija się ta akcja. Gol! Znowu w
wychodzą na prowadzenie. Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej koronkowej akcji. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Aktualny wynik to 2-1. A więc tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. To ostatni gwizdek tej odsłony meczu na stadionie Lusail. I rozpoczęli drugą połowę. Przypominam Państwu, że oglądamy pierwsze spotkanie fazy grupowej. Piłka teraz przy nodze Korei. Messi i gol! Argentyna podwyższa prowadzenie. Ma już dwie bramki przewagi. Raz jeszcze przyjrzyjmy się, Tomku, tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować. Z tym trzeba się urodzić. A więc mamy 3-1. Piękna parada w wykonaniu Martineza. Z Rożnego w okolice jedenastki. Stracona szansa na groźny atak. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzut z autu. Bardzo dobre wejście w ślizgiem. Odbiór piłki. Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? Tak, proszę Państwa! To jego druga bramka w tym spotkaniu! Ma naprawdę ogień w nogach! Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Messi tylko przymierzył, potężnie rąbnął i nie było czego zbierać. Jeżeli w takim miejscu dali mu dojść do strzału, to w pewnym sensie są sami sobie winni. Trzeba było przerwać to wcześniej. Aktualny wynik to 4-1. Angel Di Maria. Leo Messi. Okazja, Leo Messi. Nie, nie wpadło, słupek. No cóż, już po zagrożeniu, przynajmniej na razie. Na skrzydle ma sporo przestrzeni. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Strata i muszą teraz uważać. Argentyńczycy zazdrośnie dziś pilnują posiadania piłki. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. No ale jak widać, ponownie szukają okazji do ataku. No i mamy spalonego. Trochę zabrakło, żeby wrócić na pozycję. Drobne nieporozumienie, ale tak to bywa w ferworze walki. Ma klej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. Ależ łatwo teraz minął. Wyjaśnia sytuację. Faul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Aj, no niewiele teraz zabrakło. Tuż nad poprzeczką.
Dobrze wykonany rzut wolny. Widać, że umie je strzelać. No ale tym razem nic z tego. Alejandro, Papu Gomez. Papu Gomez. Di Maria. Angel Correa. Piłka do Di Marii. Przewidział to zagranie. Pewnie chwyta piłkę. Correa ma piłkę. Leo Messi! I udana interwencja. Szybkie teraz wznowienie gry. Podanie Messiego do środka. Nic z tej akcji jednak nie będzie. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Piłka posłana na dalszy słupek. Słabe to było dośrodkowanie. Bramkarz bez trudu łapie. Taliafico. Otamendi. Acuña. Alejandro Papu Gomez. To Messiego. No nie, strzał do zapomnienia. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Acuña. Angel Correa. Podanie przejęte, piłka odzyskana. To może być groźne. Będzie kontra. Nie poszła im ta kontra, tracą piłkę. Alejandro Papu Gomez. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga. Ależ bomba! Co za bramka! Doskonałe uderzenie! Widzimy, jak z daleka padł strzał, który zatrzymał się dopiero w siatce. Cóż, takiego uderzenia tylko pozazdrościć. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Nici z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Obiecująco się to rozwijało, ale zabrakło mu boiska. Zacznie bramkarz. Leo Messi prezentuje się dzisiaj po prostu świetnie. Zresztą wszystko widać jak na dłoni, na tej grafice. Dzisiaj przekracza wszelkie oczekiwania. Znakomicie się czuje na murawie, więc te strzelone bramki to może jeszcze nie koniec. Pięć minut do końca regulaminowego czasu gry. Teraz w posiadaniu piłki Argentyna. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Uderza teraz z naprawdę daleka. Świetnie, skuteczna interwencja. Ciekawy wariant krótkiego rozegrania. Próbuje teraz szczęścia. Dobrze obroniony strzał. Bez trudu łapie teraz piłkę bramkarz. Argentyńczycy mają wolną przestrzeń z boku. Ależ teraz będzie okazja! Niebywałe! Znowu piłka w siatce! Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Messi doskonale zacentrował ze skrzydła, a gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. I utrzymać się przy piłce. Bezskutecznie. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. O nie. Co tu się stało? Strata. Koniec meczu.
Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa.